Siema, Mawkar z tej strony, a dzisiaj popularna Astra H z lubianym silnikiem 1.6, 105 koni, dobrze znany mechanikom. Auto jest z 2007 roku i ma przebieg 240 tysięcy z wyposażenia. Ma tutaj przeciwgielne, czujnik światła, deszczu, lusterka fotochromatyczne, alufelgi 16. O, widzicie? Zacząłem nagrywać, a drzwi się nie domknęły i to by to brzydko wyglądało. Ale już domykamy. Kolejnym plusem, auto ma ciekawe zmiany stylistyczne. Jest to, jak tutaj, troszeczkę obniżony. Są to sprężyny zawieszenia Irmschera. Tak samo przedni grill też jest Irmschera. Więc auto wygląda dużo bardziej dynamicznie i tak zawadiacko. I jeszcze przy okazji ma zmienione lampy, takie z homologacją, z takim paskiem LED a la Audi. No i przy okazji lakier jest też bardzo fajny. I wyróżnia się troszeczkę z tłumu na tle tych srebrnych i czarnych aut, bardzo teraz popularnych. I przy okazji muszę wam powiedzieć, auto jest zmierzone miernikiem lakieru przed nagraniem filmu. Jest całe w oryginale, więc to duży plus dla kupującego. Na pewno nie będzie mu korodowało, tak jak zwykła Astra. I tak, tutaj widać korozji też na niej nigdzie nie ma. Coś jeszcze mogę dodać? Na pewno dużym plusem jest wyserwisowanie tego samochodu. Astra była wyserwisowana praktycznie do samego końca. W ostatni wpis przy 212 tysiącach kilometrów. Reszta do opowiedzenia w aucie. To co, wnętrze zaczniemy sobie od środka. Tutaj pokazuję wam książkę serwisową. Wpisy. Tutaj wszystko jest Opel. To jest Aso Opla. Do 106 tysięcy. Potem mamy jakiś inny serwis. Praktycznie auto jest wyserwisowane do końca. Tutaj jeszcze wam chciałem pokazać jego ostatni przegląd, też spisanym przebiegiem 212. No i te papiery od tych zmian, które mówiłem, tego Irmschera. Dobrze, no to dalej lecimy sobie z wnętrzem pojazdu. Ja to może gdzieś tutaj schowam w międzyczasie. Widzicie licznik, 240 tysięcy przebiegu, nie ma żadnych błędów, nic się tutaj głupiego nie świeci. No to lewa strona. Boczek naprawdę kierowcy jest ładny, niepodrapany, nic tu nie schodzi, nawet nie jest wygięciony w miejscu łokcia. Fajnie to wygląda. Plastiki również, bo tutaj nie jest tak jak na przykład w Volkswagenie, że to się niszczyło. Tutaj plastik jest w dobrym stanie, niewydrapany. Tutaj panel od świateł, mamy przeciwgielny i tak co wspominałem, czyli te automatyczne światła. Kierownica teraz. Kierownica ładna, skórzana, nigdzie nie jest zniszczona, nie jest powycierana, farba z niej nie zeszła. Tu mamy też sterowanie radia i komputera. Menu, jak tutaj widać, jest polskie. Opel to zawsze od nas tutaj dbał, bo miał też fabrykę swoją w Gliwicach. Tutaj środkowe radio z MP3, obsługa klimatyzacji, klima jest sprawna. Tutaj mamy jeszcze, spójrzcie, nikt nie balił w popielniczce, nawet nie ma zapalniczki. A może jest to jednak zapalniczka, tylko chyba nie jest zaznaczona, kto by pomyślał. Dalej, środek, mieszek, bardzo ładny, niezniszczony, bo tu często robiło się to przedzierać, bo to było z pseudo skóry. Ręczny, tak samo bardzo ładny. No i oczywiście fotel, też jest drugi pasażera, fajnie, niezniszczony, tył też ładny. Deska. No i zostało tylko pokazać jeszcze tutaj mój boczek. Boczek też jest cały. Lusterko w fotochromie. Ale to chyba nie załapię, bo jest za ciemno. I myślę, że to by było na tyle. Jeżeli interesuje was to auto, wbijajcie na mawkarotomoto.pl lub też na Instagrama mawkarauta. Zawsze możecie stawić subskrypcję lub polajkować film lub napisać też jakiś komentarz. Zawsze, jeżeli nie znajdziecie czegoś dla siebie, to w przyszłości mogą się pojawić takie auta, których akurat szukacie i będziecie mogli sobie je zakupić. I pamiętajcie, przy zakupie ode mnie auta możecie spokojnie dokupić sobie gwarancję. Każde auto jest opłacone razem z fakturą. A gdy na przykład nie macie jak auto odebrać, mogę w rozsądnych pieniądzach wam je dowieźć na lawecie. A tu jeszcze zapomniałem wspomnieć o takim bajerku. Jeszcze dywaniki nawet są Irmschera oryginalne. Więc ktoś sobie ten samochodzik ładnie tutaj dopieszczał. Hej!